в рамках нещодавно розпочатої співпраці, польсько-української співпраці у рамках проекту «Через культуру до суспільних змін» в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосифата Кобринського в Коломиї були проведені семінари та майстер-класи, які взяли під увагу три основні такі стежки роботи. Перша стежка – це був суспільний музей, тобто програма, що передбачала роботу та інтегрування переселенців із теренів з військовими діями і з мешканцями Коломиї. Музеум Społeczny to projekt autorski Krzysztofa Żbisa, polegający najkrócej mówiąc na tym, żeby prywatne treści, prywatne opowieści ludzi przenieść do przestrzeni publicznej, pokazać wspólnocie. W pilotażowej części projektu polsko-ukraińskiego, który realizowaliśmy w tym roku w Kołomyi, skupiliśmy się na tym, aby pokazać los i opowieści uchodźców z terenów objętych wojną, Donbasu i z Ługańska, którzy mieszkają teraz w Kołomyi. Nagraliśmy z nimi kilka wywiadów, byliśmy u nich w domu, pytaliśmy ich o to, jak się zaaklimatyzowali w nowym miejscu, jakim się tu żyje. Drugie warsztaty zostały opracowane przez Reginę Graczyka z Fundacji Ariary i dotyczyły dopasowania ekspozycji do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Reginę Graczyk zaprosił do współpracy osoby niewidome z Kołomyi i z okolic. Trzeci projekt został przygotowany przez zespół Anna Nowak-Radziejowska, Anna Banaś, Magdalena Staruszczyk i był to warsztat dotyczący samej ekspozycji. Wspólnie z pracownikami zadawali pytania o ekspozycję, szukali na nie odpowiedzi w takich twórczych warsztatach, których celem było głównie pofantazjowanie na temat tego, co się jeszcze w ich ekspozycji miałoby wydarzyć. Наша робота стала відповіддю на потреби музейників, зокрема працівників нашого музею, а також це була відповідь на ті питання, а також на ті ідеї в роботі, які ми до цього часу собі задавали.